13 lutego wspominamy świętego Pawła Levon Lock, prezbitera i męczennika. Paweł urodził się około 1830 roku na terenie dzisiejszego Wietnamu. W wieku 10 lat został sierotą. Zaopiekował się nim kapłan, który po kilku latach skierował go do seminarium duchownego. 7 lutego 1857 roku Paweł Levon Lock przyjął święcenie kapłańskie. Wkrótce został dyrektorem niższego seminarium w Tinge. Podczas prześladowań został aresztowany 13 grudnia 1858 roku. Wkrótce wydano na niego wyrok śmierci i ścięto go 13 lutego 1859 roku. Miał około 29 lat i dopiero od 2 lat spełniał posługę kapłańską. Chrześcijanie czekali aż do zmroku, żeby zabrać jego ciało z miejsca kaźni i pochowali je w Cho Hoan. Następnie relikwie przeniesiono do klasztoru w Saigonie, a obecnie są w miejscowej katedrze. Paweł został beatyfikowany 2 maja 1909 roku przez papieża Piusa X, a kanonizowany przez świętego Jana Pawła II 19 czerwca 1988 roku w grupie 117 męczenników wietnamskich. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Paweł aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.